W ogóle przed złożeniem świadectwa czym jest strach i odrzucenie wcześniej, ale Bóg mi daje siłę. Życie zostało jedne 3,5 roku temu. Generalnie już od dziecka ja wiedziałem, że Bóg jest. Wiedziałem, że jest Jezus. Wiedziałem, że jest zło. Też jakby czułem to, że coś po prostu złego mnie obserwuje. Miałem taką sytuację. I no, pamiętam, że moje życie było takie... Wyglądało, że jest okej, wszystko, ale nic nie było tak naprawdę poukładane. Wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale to nie była rodzina taka żywa, wierząca. Taka typowa polska rodzina. I pamiętam, że mój ojciec, on odkąd pamiętam, właśnie pracował za granicą i nie było go, bardzo rzadko bywał w domu, przyjeżdżał co dwa, co trzy tygodnie na weekend czasami. Ja pamiętam, byłem taki mały, chciałem, żeby on został, żeby był z nami, ale on mówił, że muszę jechać. Ja pamiętam, że płakałem za nim, jak on wyjeżdżał. Mówił, że wróci niedługo. Ja mu wierzyłem. Pamiętam, że się na nie później zawiodłem, bo mnie kłamał, nie było tak, jak mówił. Też mnie dużo poniżał w życiu. Też przedwczoraj w zasadzie odkryłem w sobie może nie warownia, ale kilka symptomów z warowni poniżenia. Usłuchałem o nauczeniu Artura, tak przypadkowo. Sobie to włączyłem. No i co? Pamiętam, że 15 roku życia byłem uzależniony od gier wideo. I to było demoniczne uzależnienie. I to najbardziej w sumie zrujnowało moje życie. Żyłem w trochę innej rzeczywistości, tak mogę powiedzieć, przez ten nauk. No i co? Pamiętam, że byłem też taki nieśmiały w sumie i bałem się uczucia okazywać innym ludziom. Bo ja byłem takim człowiekiem, takim szczerym, kochającym, no nie? Taki prosty po prostu, lubiłem ludzi, nie? Chciałem być dobry po prostu, ale widziałem, że ludzie tacy nie są w większości. I mam taki obraz teraz w głowie, pamiętam. To było też za dzieciaka właśnie, bo ja taki byłem wtedy jeszcze prosty, byłem taki nieporaniony. I widziałem takiego mojego wujka jednego. No, stara się był, już tam 50 lat może miał. Ja pamiętam, tak się na niego patrzę, a on tak mówi jakieś głupoty do mnie, no nie? I w ogóle widziałem, jak ludzie z biegiem czasu są wykrzywiani przez grzech i przez życie bez Boga, no, tutaj na ziemi. Jak potrafią po prostu żyć w czymś, co w ogóle jest nieprawdą, a oni w tym żyją i myślą, że to jest prawda, no nie? No. No i co? I po prostu pamiętam, że gdzieś tak w wieku 18 lat, bo tak ten nauk leciał komputerowy, te gry, też po drodze chciałem, pamiętam, zawsze dziewczynę mieć, to przez to mnie śmiałeś, nigdy nie miałem, mnie to bardzo trzymało, ten strach, i w wieku 18 lat zacząłem palić się marihuanę. Nie wiem czemu, ale w gimnazjum miałem takie przekonanie, że i tak to będę robił później. No i pamiętam, jak zapaliłem pierwszy raz, to coś przypomniało mi się, że jest coś więcej niż to, co ja w ogóle widzę dookoła i czym żyję. I tak sobie po prostu poleciałem w ten temat. No i tak z biegiem czasu też poznałem ludzi właśnie, kiedy zacząłem palić, którzy też palą. Ja się wychowałem na wsi, to oni byli z tej samej wioski co ja.
zacząłem też pić, imprezować i na chwilę było fajnie, ale na dłuższą metę nic to nie dawało, nie? I pamiętam, że miałem kilka takich, dwie chyba takie duchowe demoniczne jazdy, pamiętam. To było niedługo przed moim nowym narodzeniem. Wtedy się wystraszyłem dosyć ostro. Zobaczyłem, że to wszystko jest prawda, że świat duchowy jest prawdziwy i to nie są jakieś gierki, nie? Tylko to jest poważna rzecz. No i po tamtych właśnie dwóch wydarzeniach, w sumie jednym w zasadzie, bo to było takie mocne wyznanie, zacząłem się interesować generalnie wiarą, nie? I zacząłem od egzorcyzmów. Tylko nie takich katolickich, tylko tam z kościoła, co Tibi Rzeszuła, taki kościół prowadzi w Nigerii. No ja widziałem, że oni tam wyrzucają demony. No i tak się patrzę i tak w ogóle, jak to możliwe, czy to jest wszystko prawda. No ale w sumie no, mam przekonanie, że coś w tym jest. No generalnie jak byłem zmęczony swoim życiem, przez te nałogi, byłem też od pornografii uzależniony, to też trafiłem na gazety pornograficzne w wieku chyba 7 lat. Pamiętam, że mnie to mega zafascynowało. Generalnie seks mi ciągnął. No ale to jest taka dziedzina w życiu człowieka, raz, że delikatna, dwa, że mocna. No i faktycznie jak diabeł się do tego dorwie, to później robi spustoszenie w tym temacie. No i w sumie byłem zmęczony, nie? Czułem się obciążony tym moim życiem. Miałem gdzieś 21-22 lata i skończyłem technikum. Nie pracowałem, pamiętam, rodzice już pracowali oboje za granicą. I tam jakaś taka pani Krysia u nas w domu. Ona jakby ma zajawki katolickie grubo, ale wiem, że jest narodzona z Bożego Ducha. I pamiętam, że wtedy ja byłem w domu. Nie pracowałem, a tam pieniądze miałem, bo tam sprzedawałem trawę, nie? Umiałem jakoś sobie zawsze coś kombinować. Babcia była u nas w domu, tam była po wylewie, no i ta opiekunka była, ta pani Krysia, nie? No ja widziałem, że ona się modli, że czyta Biblię i tak widzę, że czyta Biblię pół godziny, myślę sobie, że jaki odpał, jak można czytać Biblię pół godziny, to nie wiem, co trzeba mieć w głowie, nie? Jeszcze wtedy nie byłem nowo narodzony, nie? Ale jakoś tak z biegiem czasu po prostu widziałem, że ona się modli, śpiewa Bogu. I tak zacząłem się modlić z nią. Co prawda na różańcu tamtego, nie? Ale jakby chciałem to szczerze robić, nie? No i w sumie zacząłem przychodzić wieczorem do domu, miałem taki czas i puszczałem sobie świadectwo nawrócenia. Najpierw mi to wyskakiwało w proponowanych i tak oglądam te świadectwa i widzę tych ludzi. I widziałem widziałem pokój w ich oczach, nie? Ja chciałem ten pokój też mieć. Dlatego właśnie też tak dużo paliłem, bo chciałem się jakby znaleźć tą taką uniwersalną, taki uniwersalny high, ale to tak nie działa, nie? No i tak słuchałem i coś w tym było, nie? Wiadomo, no i pamiętam, że pewnego wieczoru przyszedłem pijany do domu, od kolegi wróciłem. Już tam miałem kilka takich wołań do Boga wcześniej, ale nowo narodziłem się w nocy, pamiętam, byłem pijany. Zniosłem po prostu ręce do Boga do góry i powiedziałem, że ja już nie daję rady i oddaję Ci moje życie, nie? No i po prostu poczułem miałem takie doświadczenie, że kończy się coś, że umieram i w nowe życie wchodzi od razu we mnie, nie? No i pamiętam, że rano się obudziłem, nie? Wychodzę na podwórko. W ogóle rano się obudziłem, że w łóżku leży i coś jest inaczej, w ogóle całkowicie inaczej, nie? Tak kolorowo, tak żywo.
No ale dobra, spoko, nie? No i wychodzę tam na zewnątrz i tak stoję w ogóle. I taki się czuję, taki przepływa przeze mnie życie, przez całego mnie życie przepływa, nie? I czuję się taki zaakceptowany, że nic więcej nie trzeba, jeszcze w ogóle ciepło było, bo było lato, nie? I zobaczyłem w ogóle, jak Bóg widzi tą ziemię, no nie? Że to w ogóle Bóg nie szanuje ziemi, nie? Jako że z tym się nie cackamy, nie powinniśmy się z tym cackać, no nie? Z tym światem. I wtedy zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Po tym trochę tam błądziłem. Byłem w kościele katolickim, bo ja nie znałem innego kościoła, nie wiedziałem, że jest kościół normalny, nie? To zacząłem chodzić nagle na mszę. Dużo do spowiedzi zacząłem chodzić. Też pojechałem do Anglii, to było jakieś, nie wiem, pół roku po moim nowym narodzeniu. I tam poznałem takiego człowieka na ulicy, takiego Smileya, Cypryjczyk, który się wychowywał w Londynie. I on był wcześniej gangsterem, gangsterem, nie? No ale był taki, był groźnym człowiekiem wcześniej, nie? Ja w ogóle go tak przypadkowo znowu go spotkałem, nie? I on jakieś ulotki rozdawał tam przy ulicy. I ja biorę tam ulotkę i tam czytam, czy marzenia się spełniają, coś tam. No a tak stanąłem i on do mnie podchodzi, no nie? I podchodzi mi, mówi o Jezusie, tam o Ewangelii, o krwi Jezusa, o wszystkim, nie? No i tam pamiętam, że pomodliłem się z nim. Pytał się, czy chce się z nim pomodlić, to tak pomodliłem się z nim, nie? I poczułem taki ogień w ogóle, nie? I to była pierwsza osoba, którą spotkałem na mojej drodze, która była taka przebudzona, żywa, nie? I też pamiętam, że ja właśnie jak się na nowo narodziłem, zacząłem się nagle dużo modlić, zacząłem się na różańcu tam modlić, przez rok się chyba modliłem, dałem radę jakoś, nie? Ale miałem to pragnienie modlitwy, o to chodzi, że miałem pragnienie modlitwy, nie? Zacząłem też czytać Słowo Boże, zacząłem się tym karmić. I też nawet zostałem raz uwolniony z jakiegoś demonicznego czegoś tam, jak czytałem właśnie Słowo Boże wieczorem. Pamiętam, że poczułem taki po prostu, jakby jakaś owalka ze mnie została ściągnięta. Czyli słowo generalnie ma moc, nie? Niesie to, ma moc, nie? No i wróciłem z Londynu i poszedłem na studia. Poszedłem na studia do Torunia, tam gdzie Tadeusz Rydzyk założył uczelnię. Ja tam w ogóle poszedłem tak, raz żeby żonę swoją poznać, bo chciałem poznać żonę. Dwa, że poszedłem na tą uczelnię, bo chciałem bo myślałem, że tam spotkam jakichś ludzi, kilku, którzy są dalej w wierze ode mnie i jakby oni mnie pociągną do góry, tak to rozumiałem wtedy, nie? No i ja tam wbijam na tą uczelnię, nie? No i ten, jakoś się dziwiłem, bo myślałem, że tam wiecie, tam będzie po prostu, nie wiem, uwielbienie non stop na tej uczelni czy coś. A się okazało, że ja ludziom głosiłem Ewangelię i w ogóle jakby byłem takim przebudzeniowcem. I tam po prostu jakby przyjechał po mnie diabeł, bo ja wszedłem w taką relację z dziewczyną, gdzie Duch Święty mi mówił, żeby nie wchodził w relację z nią. I pamiętam, że jak zacząłem z nią wchodzić w relację, to ona zaczęła mi się nagle podobać. To była czarownica typowa. Ale ja, że tak powiem, nie pozdrawiam, nie ma cię. No i pamiętam, w ogóle... To doświadczenie, jak po prostu demony mnie dojeżdżały przez nią, to była masakra, nie? W pewnym momencie siedzę na krześle, tam w pokoju w akademiku i w ogóle, Boże, co jest grane, bo zaraz, nie wiem, coś mnie zmiażdży zaraz. Czuję normalnie, siedzę taką opresję, że cholera, nie? No i pomóż mi, nie wiem, i tak włączyłem YouTube'a i
twoje nauczanie mi wyskoczyło czary, jak sobie z nimi radzić, nie? Ja tak słucham, wszystko się zgadza i kurde, no i był warunek, żeby z relacji wyjść, nie? O to kurde, no, taki, no dobra, wejdę, nie? Bo czułem się tak, nie chciałem widzieć, że to jest w ogóle nie to, nie? No i wyszedłem i z tych studiów też wyszedłem po roku i przyjechałem tutaj. No i dobrze, że tu jestem, w ogóle często, no, nie słodzę wam, ale dziękuję Bogu po prostu, że do takiego miejsca trafiłem, nie? Bo jak by to powiedzieć, ja lubię... I lubię prawdę. Lubię, no lubię, jak... Boli, ale lubię prawdę, nie?